celuje starannie trzy wytryski i płonąca ciecz wlewa się do otwartej wieżyczki powietrze rozgierają trzy straszliwe eksplozje daleko odrzucając strzępy stali i martwe ciała tym razem to już koniec idziemy dalej Teraz porta kroczy na czele. Prowadzi po podwodnej ścieżce spowiązanych ze sobą pniach drzew, leżących pół metra poniżej błotnistej powierzchni. Człowiek może po nich przejść, ale to niebezpieczne. W razie ześlizgnięcia się to już koniec. Bagno nigdy nie wypuszcza swej zdobyczy. Do tego wiemy z doświadczenia, że na takiej ścieżce roi się od pułapek, najwymyślniejszych pułapek. Odsuń na bok gałązkę, a grunt zapadnie ci się pod nogami. Podnieś gałązkę, a wpadniesz na powiązane w pęk bagnety. Z drzewa zwisa niewinne pnącze, wystarczy je dotknąć, a salwa strzałek zabija całą kolumnę. Porta posuwa się z wycelowanym miotaczem ognia. Zatrzymuje się co krok, rozgląda się. Następny krok może okazać się śmiertelny. Przechodząc, nie dotykamy żadnej rośliny. W jednym z miejsc trzeba było przejść jak porównoważni po pniu, by uniknąć bagnetów ukrytych w jakimś gnijącym ciele. Zwykłe zadrapanie i już tę Dochodzimy do jeża, na którego widok prawie umieramy ze strachu. Bywa, że te zwierzątka przywiązane są do pułapek. Za portą idzie mały, z lufą rewolweru wycelowaną do góry przeciw strzelcom ukrytym na drzewach. Jeśli podejrzewa się obecność strzelca, trzeba samemu wystrzelić pierwszy, a trudno ich zauważyć. W zakresie kamuflażu nikt Rosjanom nie dorasta do pięt. Dwadzieścia cztery godziny bez ruchu w koronie drzewa Sybira, kto potrafi, widywaliśmy to. Nawet ptaki się nabierają. Człowiek staje się częścią drzewa, a one siadają na nim. Nagle bez ostrzeżenia porta kładzie się do wody, tylko głowa z niej wystaje. Na jego znak bierzemy do ust rurki do oddychania. Czapki maskujące zapewniają nam prawie niewidzialność na powierzchni wody. Upływa pięć minut, nic. Wobec tego powoli unosimy głowy. Zielony z żółtym ptaszek siedzi na spróchniałej gałęzi. Dziwny ptaszek, kiwa zielonym ogonem, pochyla głowę, gwizdże, mruży oczy. Ten piękny ptak jest oczywiście niebezpieczny. On sygnalizuje. Nasz instynkt drapieżnych bestii nas uprzedził. Nieprzyjaciel jest tuż. Porta posuwa się na kolanach, tylko nieznaczny ruch wody wskazuje jego obecność. Prócz śpiewu ptaka ani dźwięku, ale ptak kręci głową, jakby wiedział, że porta zbliża się pod wodą. Mały legionista trzyma swój nóż w zębach. Porta wynurza się, rozgląda i z wahaniem wyciąga rękę do ptaka. Dwa cienie rzucają się na niego, ale szczeknął pistolet maszynowy, a legionista wbił nóż w plecy jednej z zielonych sylwetek. Raz jeszcze to koniec ptaszek zrywa się popiskując, skrywa się wśród krzaków i przez pewien czas słyszymy jego dziwny głos. Co za okropność! mruczy stary, który o mały włos przewróciłby się o pień drzewa. Uważaj, nieszczęśniku! ryczy legionista. Nitki przywiązane do jednej z gałęzi łączą spróchniały pień z ładunkiem wybuchowym ukrytym pod ścieżką. Stary blednie jak ściana. Udało ci się, mruczy legionista, ale co to za życie? Barcelona przewraca się z przejmującym krzykiem, ręka małego wciąga go na chwiejące się zdradliwie deski. Wydaje się, jakby całe bagno nasłuchiwało, nawet żaby zamilkły. Tak, co za życie. W kilka godzin później. Chatka zbudowana z konarów. Są tam trzej mężczyźni i dwie kobiety ubrani w odrażające strony bagiennych partyzantów. Zielone maski podnieśli na głowy, krąży wódka i są tak pijani, że nawet nie usłyszeli, jak się zbliżamy. Poduszeni bez hałasu naszymi stalowymi garotami partyzanci zostają wrzuceni do bagna. Ale w chatce są też skrzynki, amunicja, broń, wódka i suszone ryby. Cóż za uczta te rosyjskie suszone ryby. Noc spędzamy w chacie na odpoczynku i piciu wódki, a na zajutrz docieramy do mostu. Jest kolosalny, większy i wyższy niż jakikolwiek widziany przez nas. Na jego samym środku w budce, położywszy pistolet automatyczny na balustradzie, czuwa wartownik paląc papierosa. Most okryty jest siatką maskującą. Właśnie wtacza się na niego długa kolumna ciężarówek, za nią kompania T-34. Wartownik staje w ściśle regulaminowej postawie koło przejeżdżających oddziałów, a potem, gdy tylko znikają, przyjmuje znów swą leniwą pozycję. Podobnie jak nam wszystkim, temu człowiekowi są zupełnie obojętne losy toczącej się wojny, pewnie marzy o swojej wiosce. Z daleka dolatuje do nas zapach machorki owego rosyjskiego tytoniu. Wartownik jest człowiekiem niemłodym, nosi ogromne, smutne wąsy, których końce zwisają na chińską modłę. W kącie ust trzyma źle zwiniętego papierosa, ubrany jest w zieloną letnią bluzę, na głowie ma futrzaną czapkę, dziwne umundurowanie. Im także musi brakować zimowych mundurów, mówi mały, zupełnie jak u nas. Jeśli otrzymuje się futrzaną czapkę, trzeba się zadowolić letnią bluzą, a jeśli ma się zimowy płaszcz, sam się postaraj o przykrywkę łba. By założyć ładunki wybuchowe, trzeba wślizgnąć się pod most. Legionista wspina się jak małpa po betonowych filarach. Gregory i Hajde ciągną przewody. Mały i porta kłócą się, który z nich naciśnie detonator. Nowa kolumna ciężarówek przetacza się mostem, ale przed nią jedzie jeep z czerwoną chorągiewką. To wozy amunicyjne. Gdybyśmy tylko byli gotowi wzdycha porta. Jakież ognie sztuczne! Bez głupstw karci go stary. Podmuch wysłałby nas do piekła wraz z nimi. O świcie wszystko było gotowe i oto pojawia się nowa kolumna. Wysadzę ich w powietrze w samym środku, chichocze zacierając ręce mały. Nie ma mowy. Płacą nam za wysadzenie mostu i za nic więcej. Gotowi do wysadzania? pyta stary, gdy tylko kolumna znikła. No to ognia. Wszyscy kładziemy się plackiem za skałami. Z rzuca na ziemię dmuchnięcie olbrzyma. Ale co? Ale co? Przecieramy oczy. Filary oczywiście znikły, stalowa konstrukcja ulotniła się tylko betonowa nawierzchnia w jednym kawałku zanurzyła się pod powierzchnią wody nawierzchnia popękała ale nic nie przeszkodzi przejechać tamtędy pojazdom stworzyliśmy najsolidniejszy na świecie most żaden lotnik go teraz nie wypatrzy teraz ogarnął nas szaleńczy śmiech przebiegliśmy rzekę po moście i w samym jego środku woda sięgała nam ledwie do kolan nie da się tu nawet popływać, wybuchnął śmiechem Gregor. Dość, rzekł stary, i dajemy nogę. Za pięć minut będzie koniec ze śmiechem. I oto znów jesteśmy w lesie. Ścieżki, strumienie i zawsze, zawsze las. Bez wątpienia zabłądziliśmy. Nagle drwal, stary człowiek rąbiący drzewo przed swą chatą. i towarzysz, mówi porta z uprzejmą miną. Zaskoczony drwal podnosi głowę. Jest Stary, jakże stary, ma niezwykle niebieskie oczy, zapadnięte pod gęstymi brwiami. Upuściwszy się, spogląda pogląda na nas ciekawie, a potem najnaturalniej w świecie zwraca się do porty. Ach, to ty, gdzie u diabła podziewałeś się tak długo? Byłem na wojnie, odpowiada tym samym tonem porta. Niemcy wrócili, nie wiedziałeś? — Tak? No to trzeba ich wyrzucić — mówi stary drwal, rozłupując na dwoje kawał drewna. — A jak się ma twoja matka? — pyta, patrząc na portę. — Dziękuję, stara, ma się dobrze. — Dobra, zabiłeś wielu Niemców? — Zapewne trochę — odpowiada skromnie porta, podając staremu machorkę. — Żołnierski tytoń — orzeka uroczyście drwal, wracając do swej roboty i więcej się nami nie zajmując. Znikamy wśród sosen i długo jeszcze dobiegają do naszych uszu odgłosy uderzeń siekiery. Od tak dawna kręciliśmy się w kółko, że nagle znaleźliśmy się znów przed sławetnym mostem. Wówczas stary zdecydował, że pójdziemy z biegiem rzeki, pomimo ryzyka, że wpadniemy na oddziały rosyjskie. Miał rację w dwa dni później wróciliśmy na linie niemieckie, a stary zameldował zadanie wykonane. Nie wchodząc w szczegóły. Było coraz zimniej, zaczynała się zima. Pewnej nocy nadleciała pierwsza burza śnieżna, a ponieważ nie mieliśmy płaszczy zimowych, powsadzaliśmy pod mundury papier. Nikt już nie wierzył w wielkie zwycięstwo stalingradzkie. Pociągi z wojskiem już nie przybywały, zaopatrzenie zrzucano na spadochronach, krążyły przerażające plotki. Mówiono, że mamy Rosjan z tyłu za nami, zmniejszono racje żywnościowe i otrzymaliśmy rozkaz by nie marnować amunicji. Co za zimno, co za zimno! Mówiono już o odmrożonych kończynach, niektórych naumyślnie. Dwóch facetów z naszej kompanii włożyło na noc mokre skarpetki i zostało rozstrzelanych w tatarskim lesie. Sztandar ten Führer SS z wyraźną przyjemnością rzucił na stół przed szturban Führerem SS Lipertem ściśle tajny telegram. Godzina wybiła, Mikkel. Rozkaz, by skończyć ze zdrajcami. Likwiduje się tych świntuchów z armii. Wielki samochód Porsche z proporczykiem Aikego opuścił dachał, by skierować się do Monachium. Aike i lipert siedzieli rozwaleni na tylnym siedzeniu. Po drodze zabrali hauptsturmführera Schmausera. Trzej oficerowie SS przybyli o piętnastej do gabinetu Kocha, dyrektora więzienia centralnego i rozkazali, by im wydano szefa sztabu REMA. Koch kategorycznie odmówił, prosząc by trzeje sesmani, do tego pół pijani, natychmiast zniknęli pod groźbą, że sami zostaną aresztowani. Uderzył w biurko pięścią tak mocno, że kałamarz podskoczył, po czym chwycił telefon i zażądał połączenia z ministrem sprawiedliwości. Minister ze swej strony odmawia wydania szefa sztabu i zabrania wpuszczenia Ajkego i jego bandy do więzienia. Wtedy można było ujrzeć Ajkego, jak wyrywa telefon z rąk zdumionego dyrektora więzienia. Jestem tutaj na rozkaz Firera, ryczy do mikrofonu i spieszy mi się. Nie mam czasu, by opóźnił mnie idiotyczny regulamin, bo jeśli nie, uprzedzam pana, że w dachał są wolne miejsca. Obladły dyrektor więzienia słuchał wyjąkanej odpowiedzi ministra sprawiedliwości. Drżącą ręką odłożył słuchawkę, wezwał strażnika i polecił wpuścić Ajkego i jego akolitów. Cela 474. Na drewnianej ławce siedzi więzień, szef sztabu SA Ernst Roem, z nagim torsem, zlanym potem. Ajkę uśmiecha się do niego miło, i jak wesoły kolega ściska rękę szefa sztabu. Jak się czujesz, Ernst? Źle, odpowiada Rym ze zmęczonym uśmiechem. Ajka siada obok niego i palcem pokazuje małe okienko, przez które widać błękit lipcowego nieba. Upał był ogromny. Piękna pogoda, Ernst. Dziewczęta spacerują bez majteczek pod sukienkami, a kiedy schodzą do piwnicy Olego, wzrok sięga aż do siódmego nieba. Do tego on podniósł ceny. Co byś powiedział na pół godziny w fotelu pod schodami piwnicy Olego? To wspaniałe widowisko. Rem potrząsnął głową i otarł czoło brudną chusteczką. Przyszedłeś po mnie, Teo. Naprawdę nie rozumiem, czemu jestem w więzieniu. Firer musiał o tym wiedzieć. Strażnicy mówią o buncie, więc o co tu chodzi, nic z tego nie rozumiem. Czy ta przeklęta armia narobiła głupstw? Majkę wzruszył ramionami. Zdjął swą czarną czapkę z trupią główką, osuszył wnętrze chustką i znów wsadził sobie na głowę tak daleko do tyłu, jak tylko się dało. Trupia głowa patrzyła w sufit. Ernst, mój stary, wszystko to razem to gówno. Przychodzę od firera i przynoszę ci coś innego. Wyciągnął rewolwer i położył go między nimi dwoma na drewnianej ławce. Firer zawsze jest dobry, uważasz, gdy stowarzyszem jest źle. Daje ci szansę, Ernst, i tak skończy się z tą historią. Wszystko puści się w niepamięć. Rem wpatrywał się, niczego nie rozumiejąc, w czarny, błyszczący od oleju rewolwer kawał bezlitosnego żelaza. Ależ to szaleństwo, Theo, znasz mnie? Wiesz, że jestem najwierniejszy z wiernych postawiłem partię ponad wszystko, poświęciłem jej moją żonę, moje dzieci. Czyż nie uratowałem Firera dwa razy, gdy rewolucja miała nas zmiażdżyć? Pamiętasz tę noc w Stuttgarcie? To była kwestia sekund. Wolweber i jego komuniści triumfowali, i to ja uratowałem firera. Ty uciekłeś wraz z innymi dowódcami drużyn. Posłuchaj, Ernst, to wszystko przeszłość. Być może na chwilę opuścił cię rozum, gdy wyciągnąłeś rękę po armię. i to wszystko nic więcej nie wiem. Na nieszczęście zostałeś wykluczony z partii. Przykro mi za ciebie z tego powodu, mój biedny stary. Wstał i wyprostował swój pendent. Poczekam na zewnątrz. Nie utrudniaj sprawy staremu towarzyszowi i pospiesz się z tym skończyć. A zresztą popatrz. Wyciągnął z kieszeni egzemplarz felki Scherbeobachter i podał go Remowi. Na pierwszej stronie ogromnymi literami napisano szef sztabu Rem aresztowany. Totalna czystka w S.A. na rozkaz firera. Wszyscy zdrajcy muszą umrzeć. Ależ czy wyście po prostu zwariowali? To morderstwo. Wszelka polityka to kłamstwo, Ernst. Po prostu nie miałeś szczęścia i to wszystko. Kto wie? Być może jutro będzie moja kolej. Aike zawrócił napięcie i wyszedł na korytarz, dołączając do dwóch oficerów SS, rozmawiających o widokach, jakie umożliwia piwnica Olego. Minął kwadrans, ale nie usłyszano żadnego hałasu. Ajke stracił cierpliwość, wyciągnął swój rewolwer i kopnięciem otworzył drzwi do celi. Rem nie ruszył się z miejsca. Nadal siedział na ławce obok rewolweru, który dał mu ajkę. Sztab szef Röm, powstań, baczność! Łapiąc z trudem oddech, rem wstał i stanął pod okienkiem plecami do ściany. Ajkę podniósł rękę i z zimną krwią wycelował w pół nagiego więźnia. Mój firerze mój fireże. Wyszeptał rem, zanim upadł. Nie był całkiem martwy i skręcał się z bólu na brudnej podłodze celi. Jeszcze trzy miesiące temu jeden z najpotężniejszych ludzi w Niemczech, teraz krwawiące ciało w ponurym więzieniu monachijskim. Ajkę z twarzą nieruchomą jak kamienna maska kopnął go brutalnie. Co odczuwał celując jeszcze raz do umierającego kolegi? Nic. Absolutnie nic dobił go strzałem, od którego rozpadła się czaszka. Sztab szef Ernst Rön, najbliższy przyjaciel Adolfa Hitlera, najpotężniejszy rywal armii, został w taki sposób zamordowany w więzieniu centralnym w Monachium dokładnie o godzinie 18.00 pierwszego lipca 1934 w tej samej chwili w Poczdamie przygotowywano wielki bankiet, na którym Hitler zaprosił najlepsze towarzystwo Niemiec, święto jakiego nie widziano od czasów panowania Wilhelma II. Wszyscy zaproszeni przybyli i cieszyli się niezmiernie, że w Niemczech odrodził się porządek, a rewoltę zgnieciono. Rozdział drugi. Sanie motorowe. Od kilku dni nasze życie na tyłach stało się nie do zniesienia. Co noc dwie godziny pracy w okopach, ale to dla starych brudasów z pierwszej linii było śmiechu warte. Natomiast trzeba przyznać, że dla nowych było okropnością. My wiedzieliśmy, jak się skryć, gdy teren omiatały karabiny maszynowe. Nawet moździerze nie robiły na nas już wrażenia, bo słyszeliśmy ich granaty już w chwili, gdy wylatywały z luf. A porta doszedł do tego, że potrafił przewidzieć, w którym miejscu wybuchną. To niesłychane, do jakiego stopnia wojna potrafi nauczyć człowieka sprytu. Przez całą noc graliśmy w karty, w dwadzieścia jeden, a porta wygrywał dziewięć razy na dziesięć. Działo się to w oborze, gdzie porta odsiadywał trzy dni aresztu ścisłego, ale łatwo było tam wejść pełznąc przez dziurę dla drobiu. Portę i małego przykuto łańcuchami do żłobów, co było bezsensowne, bo po cóż myśleliby o ucieczce, jakie to cudowne odsiadywać karę pudła, żadnej służby, wypoczynek przez cały Boży dzionek, kumple do gry w karty czy można było mieć nadzieję na coś lepszego w tym pieskim życiu? Ale dopiero od niedawna traktowano nas tak dobrze, dawniej przywiązywano człowieka do drzewa z rękami związanymi na plecach. Dwanaście godzin stójki, trzy godziny odpoczynku i tak w kółko przez osiem dni. Nawet mały źle to znosił. Dwaj koleżkowie zostali skazani za pobicie pewnego kawalerzysty, ale niestety kara kończyła się jutro, co smuciło małego. Trzeba było mu wlać znacznie mocniej i to by kosztowało co najmniej trzy miesiące twierdzy. Wielka szkoda! Na zewnątrz słychać kroki. Stary spogląda przez małe, zakurzone okienko. Zmiana zawiadamia nas. Zobaczycie, teraz będą łupać. Kiedy stary mówi, że zacznie się łupanina, nigdy się nie myli. Tego rodzaju rzeczy potrafi zwęszyć z daleka. W tym czasie mały oszukuje w grze pomimo wrzasków Hajdego. Olbrzym grozi, że go zatłucze, ale zapomina, że jest przykuty za kostkę u nogi i wali się na nos. Wszyscy wrzeszczą na siebie, karty lecą w powietrze, ktoś kradnie pieniądze, korzystając z mroków w oborze i w końcu awantura wygasa wraz z brzękiem łańcuchów. Ponieważ jestem najmłodszy, muszę pójść poszukać kawy w kuchni polowej. Być najmłodszym to bardzo bolesne. Zawsze przydzielają nas do wszystkich robót. Choć jestem pod chorążym, muszę galopować po kawę dla całej drużyny do kuchni polowej, gdzie ruga mnie parzygnat, Gruby unterow wilki, który nie znosi podchorążych. Bywają takie dni, że przeklinamy te dwa srebrne sznureczki na naszych naramiennikach. Wracając nie mam szczęścia. Potykam się na jakimś niewybuchu i walę się pyskiem na ziemię, wylewając prawie całą kawę. Oby tamci nie połapali się. Złudna nadzieja. Hajde oskarża mnie, że ją wypiłem po drodze i wszyscy z wściekłością znów mnie wysyłają do kuchni, gdzie parzygnat rzuca mi łyżką w głowę. Musiałem przekupić jego pomocnika, by napełnił mi garnek. Nazajutrz rano, koniec ze śmiechem. Rozkaz przygotowań sani motorowych. Trzeba przewieźć na pierwszą linię nowy kontyngent. Ale przedtem rozdają pocztę i jest tylko jeden list dla starego. Czytamy go wszyscy po kolei. Pochodzi od żony, która jest motorniczym tramwaju numer dwanaście w Berlinie. Drogi Willi, czemu piszesz tak rzadko? Od ośmiu tygodni żadnych wiadomości i tak bardzo się niepokoimy. Codziennie dowiadujemy się o śmierci kogoś znajomego. Teraz w gazetach jest pięć stronic nekrologów, więc nerwy już nie wytrzymują, a w zeszłym tygodniu miałam wypadek. Zobaczę, czy nie uda mi się zamienić z konduktorem. Prowadzenie tramwaju jest zbyt męczące, szczególnie teraz, gdy musimy pracować po dwanaście godzin, bo wszędzie brak rąk do pracy. Mężczyzn już w ogóle się nie widzi. Ci, co zostali, mają kontakty pozwalające im unikać wszystkiego. Hans Hilmert zginął w Charkowie. Dwaj ludzie z partii przyszli zawiadomić o tym Annę, która zemdlała i została odwieziona do szpitala. Dzieci są w przedszkolu, chociaż większość z nas z tej ulicy chętnie by się nimi zajęła, ale blokowy na to się nie zgodził, bo teraz partia decyduje o wszystkim. Nasz sąsiad Soke został ciężko ranny w Grecji. Trudę zawiadomiono, że gdy on lepiej się poczuje, zostanie przewieziony do Berlina. Jochem dobrze pracuje, został przeniesiony do innej szkoły, bo dawna została zbombardowana w zeszłym tygodniu i wiele dzieci zostało zabitych. Przez całą noc uprzątano gruzy. wariowałam z niepokoju, ale dzięki Bogu dzieciak jest zdrów i cały, i teraz dzieci chodzą do szkoły w Grinewaldzie. Muszę tylko wstawać godzinę wcześniej, by je odprowadzić, a Gerda, Ilse i ja robimy to na zmianę. Po drodze są trzy przesiadki, a one mogą pomylić stację na Schlesinger, a przecież w tej chwili różnie się zdarza. Dziewczynę, która znikła we wrześniu, znaleziono w Tirgarten, ale ani śladu jej mordercy. Daliśmy powiększyć i pokolorować twoją fotografię. W ten sposób wygląda, jakbyś był wśród nas. Czy szybko będziesz miał urlop? Już od roku nie wracasz. I gdzie się znajdujesz? Dużo mówi się o Stalingradzie. Mam nadzieję, że cię tam nie ma. Opowiadają, że to jest przerażające. Hone z czwartego piętra przyjechał na urlop, ale po dwóch dniach został wezwany telegramem od swego pułku. Właśnie miał odjechać, gdy przyszli po niego żandarmi, a jego narzeczona prawie wariuje z niepokoju, zastanawiając się, czy nie wdał się w jakąś paskudną historię. Nikt nie chciał powiedzieć o co chodzi, nawet w komendanturze, gdzie spędziła cały dzień w oczekiwaniu, mój Boże, jaka ta wojna jest okrutna. Znowu zmniejszyli rację. W zeszłym tygodniu mówiono, że sprzedają bez kartek koninę na Tojncinstrasse, ale przyjechałam za późno. Spróbuję na plac. Dzieciom tak bardzo potrzeba świeżego mięsa, a to pozwoli zaoszczędzić kartki. Willi, kochanie, błagam cię, dbaj o siebie. Co się z nami stanie, jeśli nie wrócisz? Znowu syreny. Alarm. To Anglicy, oni zawsze przylatują między piątą i ósmą, ale na szczęście mieliśmy trzy dni spokoju. Napisz szybko, kochanie, całujemy cię wszyscy. Lizelotte. PS? Nie niepokój się o nas, dajemy sobie radę. W chwili odjazdu było jeszcze ciemno. Lodowaty wiatr podrywał śnieg, a niebo przytłaczało ziemię jak ogromna szara dłoń. Wieżowce grzmiała armata, ostrzeliwano Stalingrad. Mówiono, że jedna dywizja rosyjska została otoczona na rynku, że fabryka traktorów w dzielnicy barykady została zniszczona. Opowiadano także, że rumuńska setna dywizja strzelców oraz ich pierwsza dywizja czołgów zostały unicestwione. Ale czegóż jeszcze nie opowiadano. Niedawno rumuńska druga dywizja piechoty natknęła się na Rosjan i większość Rumunów padła od niemieckich strzałów w plecy, gdy z wysokiego brzegu Wołgi. Trupy zostawiono na miejscu, by sterroryzować innych, a dowódcę dywizji rumuńskiej powieszono głową w dół przed fabryką imienia Spartakusa. Jest tam nadal kołysząc się na wietrze. Przemarznięci, kłótliwi, wsiadamy do sań motorowych. Trzeba być na froncie z przewożoną zmianą przed godziną jedenastą. Ci dranie są tak punktualni, że można regulować zegarki co do minuty, a nawet jeśli jedzie się saniami bardzo szybko, trzeba czasu, by minąć Selawnow i Serafimowicz. Przy najmniejszej nieuwadze wjeżdża się wprost na rosyjskie pozycje. Zdarzało się już, że sanie mknące z szybkością 120 km na godzinę rozbijały się całkowicie, nie zdoławszy uniknąć przejazdu za jednym zamachem przez linie niemieckie i rosyjskie. — Wypchajcie się, nie dojdy! krzyknął stary do przemarzniętych i zmordowanych rekrutów wspinających się do pancernych sań. Trzydziestu pięciu ludzi na jedne sanie. Oberleutnant Wenck wchodzi do amunicyjnych. To jeden z naszych, prawdziwy oficer frontowy. Sanie amunicyjne są trzecie w kolumnie, na miejscu najmniej narażonym na miny partyzantów. Porta bierze czołowe. Ma instynkt kobry do unikania min zakopanych na drodze. Obok niego na przednim siedzeniu jest mały, z karabinem maszynowym umocowanym przy przedniej szybie i stosem granatów ze zdjętymi zakrętkami obok siebie. Barcelona i ja wsiadamy za portą, mając karabin maszynowy wycelowany w niebo, bo w czasie transportu często się zdarza, że napadają na nas myśliwce radzieckie. — Marsz — komenderuje Oberleutnant Wenke — i utrzymujcie odległość między saniami. Kolumna rusza, wprawiając w drżenie całą wieś, płozy skrzypią na nierównym podłożu, ludzie trzymają się bocznych prętów. Porta prowadzi jak wariat. Trzytonowe sanie wlatują na pagórek jak pocisk, na szczycie wzlatują w powietrze i znów opadają na drogę. Jesteśmy już w połowie drogi do następnego pagórka i trzymamy się wszystkiego, czego się da, w obawie przed zbliżającym się wstrząsem. — Trzymajcie się, głupole! — chichocze Porta, pochylając się nad kierownicą. Sanie wylatują w powietrze i podskakują jeszcze raz, nim Porta odzyskuje panowanie nad pojazdem. To ostatni raz, gdy wsiadam razem z tobą, chuju jeden, wrzeszczy przerażony Hajdę. Tym lepiej, odwrzaskuje porta, wypluwając chaust wódki, który wiatr znosi na twarz Hajdemu. Wydano nam dodatkowe racje wódki, pół litra na głowę, ale porta oczywiście przywłaszczył sobie potrójną rację. Tyle różnych rzeczy wie o każdym, że wszyscy boją się go jak zarazy, a nasza drużyna dobrze na tym wychodzi. Dokąd jedziemy? pyta bardzo młody unteroficir, świeżo wypuszczony z koszar. Na wojnę, mój mały przyjacielu, chichocze protekcjonalnie legionista, w drodze po krzyż żelazny lub krzyż drewniany. O tym wiem, odpowiada urażonym tonem unteroficir, ale gdzie? Dowiesz się nader szybko, zaczekaj aż zobaczysz, a dupa zadrży ci ze strachu. Nie boję się tych komunistycznych tchórzy. Jestem narodowo-socjalistycznym żołnierzem. Dobra, dobra, ale zaczekaj aż zobaczysz. Iwan nie jest całkiem taki, jak wam mówiono w koszarach. Jeśli nie ma przeszkód, dotarcie do pierwszych linii zabiera dobre cztery godziny. Temperatura wynosi minus trzydzieści osiem stopni i trzęsiemy się w naszych cienkich płaszczach. Porta założył sobie na twarz papierową maskę, bo papier dobrze chroni przed chłodem. Ale go brakuje i trzeba być cwaniakiem takim jak porta, by go zdobyć. Na drodze nie ma świeżego śniegu. Jest ona lodowiskiem błyszczącym jak szkło o tęczowych kolorach. Sanie ślizgają się, wspinają na górkę i zjeżdżają ku zrujnowanej wsi do w samym jej środku zakręt, a jeśli manewr zostanie źle wykonany, wylądujemy z szybkością 120 dwudziestu kilometrów na chatach, ale jako trupy. Trzymajcie się mocno woła bez Szatan czeka na nas u stóp pochyłości! Hamuje brutalnie, haki hamulcowe wbijają się w lód, którego wielkie kawały wylatują w powietrze, sanie skręcają z piekielną szybkością prawie o 90 stopni na drodze zagłębionej niemal o dwa metry. Kontynuuje jazdę ślizgając się bokiem, jeden z rekrutów wypada na drogę, miażdżą go następne sanie, ale kogo to obchodzi? Śmierć nas zabiera każdej sekundy. Żołnierz leży we wspólnym grobie, jego żona w cudzym łóżku, podśpiewuje obojętnie porta, hamując jeszcze mocniej, haki łamią się, przelatujemy przed pierwszymi chatami i dolatujemy jak pocisk do zakrętu, modląc się do Boga, by nie było tam min, bo jeśli są, to już jesteśmy martwi. Partyzanci bardzo często zakopują je na zakrętach i liczne wypalone pojazdy stoją tam jako świadkowie. Trzytonowe sanie kołyszą się jak okręt na wzburzonym morzu, porta kręci kierownicą na chwilę